Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk. To ja dla Was robię od dłuższego czasu poradniki z Photoshopa. Dzisiaj jesteśmy u mnie w studiu, gdzie chciałbym Wam pokazać, jak zrobić coś takiego. To nazywa się Gobo i używamy tego przy sesjach produktowych. Ostatnio korzystałem z tego właśnie przy sesji dla Starbucksa, gdzie fotografowaliśmy kanapki. Wykorzystuje się to głównie do oświetlenia drugiego planu, gdzie chcielibyśmy pokazać nierównomierne oświetlenie. Używając softboxów, czasz czy innych tego typu modyfikatorów, oświetlenie jest miękkie, twarde, ale zawsze równomierne. Dzięki takiemu czemuś i przepuszczeniu przez to dość twardej wiązki światła możemy uzyskać ciekawe cienie, które właśnie w tym momencie widzicie na przykładowym zdjęciu. Ja zrobiłem to przy użyciu takiej oto metalowej rurki. Kosztowała całe 7 zł i 9 groszy w praktykerze. Nie wiem szczerze mówiąc do czego ma służyć, ale to posłużyła mi do stworzenia takiego małego gołu. Następnie użyłem również takiego statywu. To jest statyw, na którym powinno wieszać się tło. Ja na nim powiesiłem właśnie takie gołu i przez nie świeciłem właśnie dość twardą wiązką światła. Była to czasza z gridem albo snut z gridem. Zależy od tego, jaki efekt chciałem uzyskać. Używałem to właśnie przy jednej z sesji. Sprawdziło się, więc zobaczcie, jak to można zrobić za 7 zł. Taka rurka standardowo ma 2 metry. Ja podzielę ją na 45 cm odcinki, tak aby zostawić jeszcze 20 cm na zrobienie rączki. Może nie będzie to wyglądało zbyt profesjonalnie, a Adam Słodowy, kiedy by to zobaczył, pewnie złapałby się za głowę, ale najprostszym i najbardziej dostępnym dla każdego sposobem będzie wygięcie tej rurki za pomocą buta. I właśnie w ten sposób zrobiliśmy naszą ramę, w którą możemy włożyć cokolwiek chcemy. Może to być, tak jak w tym przypadku, taśma klejąca, może to być cokolwiek innego, liść, czy tylko to, co nam się zapragnie i to, co chcielibyśmy umieszczać na naszym tle. Ja dodatkowo rączkę, którą będziemy mocować, wygiąłem o 90 stopni, tak aby można było mocować to w pionie bądź w poziomie. Wydaje mi się, że to bardzo fajne rozwiązanie do studia i za 7 zł bardzo warto to zrobić. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam na następny odcinek, który pojawi się już wkrótce.